Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z Gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na naszym Wojowniku i w dzisiejszym odcinku będzie to takie podsumowanie legendarnego loszku. Bardzo dużo razy zrobiliśmy ten loch na streamkach, ja też poza streamkami go wiele razy robiłem, dlatego że obecnie siedzę na kwarantannie, obecnie też słychać pewnie, że jestem przeziębiony, nie wiem, czy to COVID, czy nie COVID, ale i tak na kwarantannie siedzę, więc, więc jakby no, nie ma to znaczenia, czekam aż mi po prostu przejdzie. Także wolę sobie porobić streamki, bo wiadomo, że ten głos nie jest taki, jak, jak powinien być więc wolę sobie porobić streamki, jeżeli ktoś chce siedzieć, no to siedzi, jeżeli nie, to nie, no ale przynajmniej Was nie męczę tutaj na kanale filmami z takim głosem, jak sami słyszycie, no lekko katar, lekko jakaś chrypa, tak więc no dzisiaj postanowiłem, że coś nagram, ale generalnie widzimy się na streamkach od piątku codziennie, oprócz poniedziałku były streamki, od 18, o 18 zaczynamy, do około 21, więc, więc przeważnie te 3 godzinki są, także Was serdecznie zapraszam. Zanim też przejdziemy, możecie zostawić kciuka w górę, mam nadzieję, że ten filmik robi fajną ilość kciuków w górę, fajną ilość wyświetleń, będzie mi naprawdę miło, bo chociaż sobie poczytam jak choruje tam jakieś wasze komentarze i właśnie co do komentarzy, bo to też tak nagrywam co chwilę o tym legendarnym lochu, tu coś tam, tu coś tam, ale was nie pytałem, możecie mi się pochwalić w komentarzu tak jak mówię, chętnie to sobie poczytam, bo i tak siedzę w domu. Jak, jak wam idzie ten lochy? Czy już zrobiliście kilkukrotnie go zagrzywy? Czy jesteście graczami Free to Play i dopiero przednim skończyliście pierwszą próbę, zaczęliście drugą, czy jeszcze nawet pierwszej nie skończyliście? Ile wydropiliście już legendarnych gemów? To też jest w sumie dość ciekawe. Czy skipowaliście, czy nie skipowaliście, tylko czekacie cierpliwie. Możecie tam się rozpisać, możecie opowiedzieć, jak generalnie skorzystaliście właśnie z tego eventu. Czy wam, jakie wam legendarki poleciały, czy to co chcieliście. Możecie też napisać. Pisać, czy na przykład epików? Epiki pozmieniajcie dzięki temu, bo wiem, że nawet gracze free-to-play mogą fajnych kilka epików zmienić właśnie dzięki temu, temu legendarnemu loszkowi. Także po prostu piszcie w komentarzach i pamiętajcie o zostawieniu tego kciuka w górę. Dobra, więc myślę, że teraz możemy lecieć. To jest takie podsumowanie tego legendarnego loszku. Tak jak mówię, robiłem go wiele razy na streamach, wiele razy go robiłem off-stream, bo i tak siedzę w domu. No, i pierwsza postać, na jakiej ten legendarny, te wszystkie legendarne itemki zdobyliśmy, to jest oczywiście nasz Wojownik. Jak sami widzicie, no wszystko, wszystko już tutaj jest zdobyte. I teraz, tak, jeżeli chodzi o, o właśnie tego, tego Wojownika, to może przejdziemy do statystyk tego lochu od razu. Statystyki na Wojowniku są tragiczne, biorąc pod uwagę, ile razy musieliśmy ten loch zrobić. No, mieliśmy okropnego pecha, bardzo dużo nam się powtórek trafiało. Więc, jak sami widzicie, no, loch łącznie zrobiliśmy 27 razy. Niech was to nie, nie przerazi, bo jeszcze potem przejdziemy na druida, przejdziemy na berserka i tam wam pokażę, że te statystyki wyglądają o wiele lepiej. No, ale jak widzicie, no, 27 razy, żeby, żeby zdobyć. I to czekaliśmy tylko i wyłącznie na broń, bo broń nie leciała nam przez wiele, wiele podejść. W końcu nam poleciała, jak już nam poleciała, no to zobaczcie, jaki, jaki śmieszny rozrzut. Także, no, mieliśmy dużego pecha na tym wojowniku, jeżeli chodzi o broń, i generalnie, jeżeli chodzi o ten legendarny loch. Chyba pierwszy. Raz, grzybów wyda mniej więcej tyle co na każdy legendarny, legendarny loch, to też warto zaznaczyć, no ale podejść było, było o wiele, o wiele więcej, no to też widać, że po prostu jest ten loch tańszy, no nie? No, ale koniec końców z grzybami wyszliśmy plus minus na, na tyle samo co i poprzedni loch, i co i tam loch na Halloween. Ile, pewnie zapytacie, jaka to była ilość? Szczerze mówiąc, w tym momencie nie pamiętam, ale wydaje mi się, że jakoś 8-9 tysięcy grzybów, grzybów na, to, na to poszło, żeby zdobyć te wszystkie legendarki. No, ale okej, okay, więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o tutaj próby na podejście z najlepszym wynikiem, to jest cały czas 3. Bardzo ciężko to pobić. Przypominam, że tutaj liczona jest ta darmowa próba, bo jak pewnie wiecie, jak pokonamy sobie loch, pokonamy bossa w lochu tego ostatniego, to możemy od razu zrobić kolejną próbę za darmo, do momentu, do którego nie zginiemy, więc tutaj się liczy ta darmowa próba, także to by była jedyneczka, plus dwa odrodzenia za grzyby, także no jak da dwa odrodzenia za grzyby wydaje mi się, że jest to fajny wynik także nam się tutaj pofarciło no ale to wiadomo, takie rekordy pokroju właśnie trzy nie są bite, dlatego że jesteś tam jakiś super i masz super umiejętności tylko są raczej bite, dlatego że po prostu że po prostu masz szczęście, nie że tam dużo ci buffów Fajnych leci, dużo tam masz miejsc, gdzie, które cię leczą i tak dalej, yy, więc no to nie jest tam jakiś. Yy, jest to fajny wynik, ale nie jest to jakaś tam super yy, z moich umiejętności wynikająca rzecz, yy, tylko po prostu no sami wiecie. Miałem farta, nie? Suma pokonanych potworów, co ciekawe, 777. Natomiast jeżeli chodzi o sumę zdobytych epickich przedmiotów, 169. I łącznie suma zebranego golda to jest 1 750 milionów. Wiadomo, że tam jeszcze trochę golda doszło z itemków. Co prawda one kosztują około 2 miliony przeważnie. No ale zawsze tam troszkę z tego zarobiliśmy. Także tak wyglądają statystyki na naszym wojowniku. No tutaj, tutaj bardzo duża ilość prób. No ale niestety tak to wygląda. Także także no jak sami widzicie jest ok. Dzisiaj w ogóle na streamie mam nadzieję, że będzie ten stream o tej 18 na 99%. Może sobie wejdziemy tutaj na tego wojownika i poszukamy jakiejś lepszej broni jeszcze, popróbujemy, żeby nam wyleciała. No ale to wiadomo. Jeżeli nie, no to zostanie już ta już trudno. Dobra. Jeżeli chodzi o nasze kolejne postacie, to jeszcze Druid i Berserk nam pozostał, bo na tych dwóch jeszcze mamy full full właśnie ten legendarki zdobyte. Co ciekawe, to jest w ogóle pierwszy legendarny lok, na którym ja zdobywam na więcej niż jednej postaci wszystkie legendarne itemy no bo właśnie tak jak sami widzicie no mam aż za dużo wolnego czasu więc, więc po prostu sobie, sobie klikam Zazwyczaj to było tak, że się starałem, żeby na Wojowniku mieć full legendarki, a na innych kont, no jak, jak sami widzicie, no tutaj mam zaledwie 4 rzeczy, z tego drugiego mamy no troszkę więcej, no bo 6, ale i tak szału nie ma. No jak wejdziemy sobie na ten nog, to, no to są wszystkie, więc no i te streamki pomagają mi, to, że ja siedzę w domu, bo nawet na offstreamie często sobie właśnie klikam. Na druidzie robiłem ten nog długo, dlatego, że nie mogła mi polecić żadna broń z fajnym rozrzutem, teraz mamy taką, no rozrzut mógłby być lepszy, ale też nie jest najgorszy, także już ją sobie ubrałem. No i przejdźmy może do statystyk. Jak widzicie wszystkie, loż, wszystkie itemki legendarne są, a jedynie ile razy zrobiliśmy ten lock jest to 18 razy, więc no to już wygląda o wiele, o wiele lepiej, biorąc pod uwagę, że itemków jest że itemków jest łącznie 12. Aha, jeszcze w ogóle was też może ciekawić, bo tutaj jak zdobyć itemki, jak zdobyć, jeżeli nie jesteśmy wojownikiem, możecie tego nie wiedzieć, jak zdobyć tutaj tarczę, albo jak na przykład jesteśmy, tak jak w moim przypadku druidem, no to jak zdobyć tutaj tą broń wojownika, broń zwiadowcy i tarczę. Jest to bardzo proste, jeżeli już macie broń dla swojej klasy, czyli w moim przypadku na druidzie jest to różdżka, to po prostu lecicie sobie tutaj, macie jakąś zwykłą broń, zmieniacie jej wygląd na, załóżmy tutaj właśnie tą różdżkę z tego lochu, jak już ona ma ten wygląd to idziecie do kibla i wrzucacie do kibla. I z kibla leci wam albo broń dla zwiadowcy, albo broń dla wojownika, albo tarcza. Jeżeli jesteście zwiadowcą, no to wiadomo, zmieniacie zwykłe bronie, w sensie epickie bronie, te takie zwykłe, nielegendarne na, na broń zwiadowcy, no i może wam z niej wylecieć jak wrzucicie do kibla tarcza, albo różdżka, albo broń wojownika. Także tak naprawdę, no jak już zdobędziecie z tego lochu broń, to z automatu macie też trzy i dodatkowe trzy inne itemki, więc no biorąc pod uwagę, że dropienie legendarnych gemów zależy od ile mamy tych itemów w klaserze no to, no to jest to fajna opcja i dobrze sobie też uzupełnić z poprzednich yy, tych legendarnych lochów bo działa to dokładnie tak samo no ja tutaj niestety na druidzie nie mam nawet broni dla siebie więc tego nie uzupełnię ale, ale no mówię działa to tak samo więc, więc w tym momencie jeżeli nie ma ja na przykład nie miałem motywacji w ogóle żeby to uzupełniać no bo mówię po co jak i tak mi się to nie przyda yy, no to teraz mam motywację i pouzupełniałem na innych kontach yy, no bo tak jak mówię no przyda mi się to właśnie do dropu tych legendarnych gemów Mm, także tak to wygląda. No i mówię, no i tak naprawdę pomijając te trzy itemki, które możemy zdobyć, nie robiąc legendarnego lochu, no to do zdobycia mamy 9 itemków, więc w tym momencie, jak tutaj zdobyliśmy je w 18 podejść, no to wypada, że, że mieliśmy tylko po dwie powtórki na każdy item, tam powiedzmy, więc jest to no już fajny, fajny wynik. Także, także, no już tutaj jest 18. Nie pamiętam, wiem, że brakowało mi tylko tutaj tego wisiorka i nie pamiętam, czy jak zdobyliśmy ten wisiorek, to już przestałem to robić na tym druidzie, czy jeszcze z jedno podejście robiłem. No jeżeli jeszcze z jedno podejście robiłem. To nawet można by powiedzieć, że w 17 się zamknęliśmy, także jest to spoko wynik. To było wczoraj na streamie, więc jeżeli ktoś był, to możecie napisać w komentarzu bo ja już sam nie pamiętam. Także, no tak, próby na podejście z najlepszym wynikiem czwóreczka, więc tutaj zobaczcie gorzej niż na Wojowniku. No i w sumie tyle. Jeżeli jeszcze chodzi o, o tutaj naszego berserka, bo na berserku też zdobyliśmy wszystko. Na berserku tutaj bodajże brakuje mi chyba czegoś, a dokładnie, brakuje mi ruzgi, no ale już tutaj nie mam, zobaczcie. No właśnie tutaj robiłem, robiłem to ten sposób, nazwijmy to. W sumie to tutaj mogę Wam pokazać, może akurat nam ruzga poleci. No i tutaj, dokładnie, w ten sposób to robimy, że bierzemy zwykłą broń jakąś epicką dla nas zmieniamy sobie wygląd na tego kła w tym momencie możemy zmienić na ten, tą broń z poprzedniego legendarnego lochu możemy zmienić na broń z tego pierwszego legendarnego lochu czy mi tu w ogóle coś z tych poprzednich brakuje? Tak, tu mi brakuje łuku i tu mi brakuje tarczy. Dokładnie, to też to będę musiał zdobyć, ale na razie powiedzmy, że się skupimy na, na właśnie tym najnowszym. Zmieniamy sobie wygląd cyk, no i tutaj wrzucamy do tego. No i poleciała nam tarcza. No niestety, tarczy nam akurat nie brakowało, brakowało nam rózgi, no ale widzicie, że tak to działa. Tutaj w ogóle już sobie szukałem, no i zobaczcie, tyle mi poleciało tych, tych przedmiotów dla, w sensie tego łuku, tych łuków dla zwiadowcy, no bo szukałem właśnie tej rózgi. No ale okej, okay, wydaje mi się, że to mniejsza z tym. OK, może przejdziemy sobie do statystyk, no jak sami widzicie też mam tutaj zebrane wszystkie te itemki legendarne. Oprócz ruzgi, ale różgę zdobędziemy tak czy siak, nie musimy już robić tego lochu. No i przejdźmy sobie do statystyk, no jak widzicie tutaj suma zdobytych legendarnych łupów 19, więc zrobiliśmy o jeden raz więcej niż na druidzie i też mamy już wszystko. Dlaczego ja tutaj na to patrzę? No bo legendarne łupy, no to po prostu jak skończymy legendarny loch to dostajemy legendarkę. Liczy też to tutaj te, te nie, nie podróbki tylko powtórki, więc... Więc, więc no dzięki temu możemy wiedzieć, ile razy zrobiliśmy ten loch. No i tutaj też mamy czwóreczkę, tutaj ileś tam Golda, i tak dalej. Co ciekawe, tylko 1,5 miliarda na berserku, mimo że on ma najwyższy level, no ale mniejsza z tym. No i po 19 też zdobyliśmy te wszystkie. Więc uważam, że tak właśnie: 18, 19 to jest bardzo dobry wynik, 27 to jest bardzo słaby wynik. Nawet jak na Wojownika Więc strasznie jestem przyświetlony Sorki, ale akurat zaczęło słońce świecić No dobrze, nieważne Więc nawet jak na Wojownika to jest to słaby wynik no, ale niestety mieliśmy pecha I tak, to by było na tyle Tak jak mówię, mam nadzieję, że takie Podsumowanie wam się podobało, jeżeli chcecie Sobie ze mną poprzechodzić ten loszek, no to Tak jak mówię, o 18 na Twitchu Prawie codziennie są live'y, więc, więc tam się Można powiedzieć, bawimy, gadamy i przechodzimy Nie wrzucałem dużo z tego lochu Na kanał, jakieś tam tylko najważniejsze rzeczy o legendarnych gemach, o jakaś tam taktyka moja i tak dalej, no bo jednak wydaje mi się, że nie ma, nie ma to sensu, lepiej sobie to porobić na streamkach, także Was na nie zapraszam. Myślę, bo chyba coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale, ale dobra, chyba, chyba jednak nie, chyba wszystko co miałem powiedzieć to powiedziałem, także ok. to by było na tyle. Jeżeli podsumowanie Wam się podobało, to zostawcie kciuka w górę. Wbijajcie na Discorda dla widzów, który jest w przypiętym komentarzu i opisie. Wbijajcie na y, Twitcha, y, też jest w przypiętym komentarzu i opisie i tam mamy live'iki. Y, y, I chyba tyle. Zostawcie subskrypcję, dzwoneczkiem, no i tego kciuka w górę. Ja Wam dziękuję za uwagę, dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!